Protest ratowników. Jest decyzja Adama Niedzielskiego. Protest ratowników. Adam Niedzielski. Zmieniamy wycenę wartości pracy do bokaretki. Widzimy, że część ratowników medycznych, prawie połowa, nie była objęta naszymi regulacjami, ponieważ pracują w ramach umów kontraktowych. Dlatego zleciłem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, żeby na nowo ocenić tak zwane ceny do bokaretki, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski na wtorkowej konferencji prasowej w Karpaczu. Wiceminister Waldemar Kraska przekazał z kolei, że od października cena ta ma wynosić 5583 zł, czyli o ponad 1,4 tysięcy. Więcej niż dotychczas. Adam Niedzielski poinformował, że szacunkowy roczny koszt zmiany wyceny to 230-240 milionów złotych. To pozwoli objąć podwyżkami wynagrodzeń blisko połowę ratowników medycznych w systemie, dodał. Łącznie tylko w tym roku dofinansujemy system państwowego ratownictwa medycznego dodatkowo o 62 milionów złotych, powiedział. Jak przekazał, propozycje te zostały przedstawione przedstawicielom stacji pogotowia ratunkowego. Mam nadzieję, że to pomoże rozładować emocje, które dotyczą poziomu wynagrodzeń wśród ratowników, którzy są zatrudnieni poprzez kontrakty, powiedział Niedzielski. Wiceminister Waldemar Kraska przekazał z kolei, że wycena karetki S wzrośnie z 4150 zł do 5583 zł, a karetki P z 3152 zł do 4187 zł. Zmiany mają wejść w życie od 1 października. Protest ratowników. Na początku sierpnia przedstawiciele samorządów zawodów medycznych i związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia poinformowali o powołaniu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Uzasadniali, że chcą wspólnie zaangażować się w działania mające na celu m.in. poprawę warunków pracy i wynagrodzeń. Komitet postuluje m.in. znacznie szybszy i większy niż planowany przez rząd wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości 8% PKB, zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i Unia Europejska względem średniej krajowej i zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia.